Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w ramach akcji Porozmawiajmy o programie u Ciebie. Tym razem rozmawiamy o programie w Grudziądzu. Przybył do nas prezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, pan Jarosław Gowin. I tutaj na terenie firmy transportowej pana Jana Pasternaka spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o problemach transportu w Polsce. I za granicą. I za granicą oczywiście, ale polskiej firmy. Jest to firma pana Jana Pasternaka, jest to firma z kapitałem polskim, duża firma, ale o tym opowie i o swoich problemach powie pan właściciel, pan Jan Pasternak. Proszę bardzo. No, nazywam się Jan Pasternak, prowadzę firmę już od 1981 roku. Swoją działalność się rozpoczynało kiedyś na innych wozach, dzisiaj są lepsze wozy, tylko gorsze warunki. Warunki są bardzo ciężkie. Takie problemy jak firma się boryka z kierowcami, z przejazdami na trasach międzynarodowych. Boimy się, co Niemcy poczną z nami. Jest to bardzo ciężko. Nie znamy przyszłości we firmie na dzień dzisiejszy. No i myślę, że powinien się ktoś za tym ująć. No widzę, tu pan prezes przyjechał, chce nam pomóc. Jestem mu wdzięczny za to. I może, da Bóg, będzie dobrze. Bo na razie nie jest wesoło we firmach. Ja mam swój kapitał we firmie od początku. Nie korzystałem z żadnej pomocy od państwa. No bo może dlatego, że i nie chciałem korzystać, bo jakoś jako górę, to się cieszę, że mogę sam coś zrobić. Firma kiedyś zatrudniała około 150 ludzi. Dzisiaj się zmniejszyły ilości, gdzieś w granicach 80 ludzi zatrudnionych, 60 wozów, było ponad 100 wozów. Także nie idzie nic w dobrym kierunku. Myślę, że jak się coś może zmieni, coś tu może coś ruszy, a mnie najwięcej chodzi, jak komuś pracę daj. Z tego mam największą radość. I a może... z czym pan ma największy problem? No największy problem jest z kierowcami na dzień dzisiejszy. Oczywiście z kierowcami ze stażem. Czyli oni wybierają jakie miejsce? No inne kraje wybierają, bo już u nas już pracują Ukraińcy, Białorusiny, także naprawdę jest ciężko. No i myślę, że ktoś mi może w tym wypadku pomóc. To tyle co ode mnie, no nie wiem, co byście państwo jeszcze chcieli wiedzieć. A, no a taki wątek, jeżeli chodzi o Niemcy, dobrze tu prezes mówi. No z Niemcami, no nie wiemy, co się dalej stanie z tą sprawą, bo tak jakoś naraz był hałas. Pani premier się uspokoiła, było kilka słów w telewizji, nie wiem, co będzie dalej. Czy to jest duży udział państwa obrotu właśnie w tym kraju? No jest duży, bo jest duży kraj, bo my nie tylko działamy na zagranicy, a tak samo działamy na rynku polskim, nie? Jest udział, bo stwarzamy miejsca pracy. Mi się wydaje podstawa dzisiaj, żeby tym ludziom dać pracę. Tak już się jeszcze powtarzam, ale ja mam radość z tego, że daję tę pracę ludziom. A widzę, że firma się uszczupla, to jest, coś się dzieje źle. Także w tym wypadku, no mówię, poprosiłem tu pana prezesa, przyjechał, chcę pomóc, jestem mu wdzięczny za to. I może, myślę, może się coś drgnie. No to tyle. Coś jeszcze? Państwo chcecie wiedzieć? Sytuacja przemysłu transportowego, właściwie branży gospodarczej, jaką stworzą firmy transportowe, to jest świetna ilustracja tego, jak należy walczyć o własny interes narodowy w Unii Europejskiej. Widzimy wyraźnie, że kolejne państwa, pan właściciel wspominał o Niemczech, ale my słyszymy, że w ślad za Niemcami także Francja, chce wprowadzić restrykcje dla polskich transportowców. Niby chodzi tutaj o podniesienie zarobków, ale tak naprawdę wiadomo, że przecież przy różnicy potencjału gospodarczego Niemiec i Polski wprowadzenie niemieckich zarobków dla polskich kierowców oznaczałoby natychmiastowe bankructwo polskich firm. Tak naprawdę chodzi o to, żeby te polskie firmy, które sobie świetnie dają radę w Europie, w ogóle z dróg niemieckich wyprzeć i zastąpić firmami niemieckimi. My jesteśmy tutaj w Grudziądzu wraz z Iwoną Michałek w ramach akcji Porozmawiajmy o programie. Ale Polska Razem od dawna prowadzi inną akcję. Żyj po polsku. Żyj po polsku, czyli kupuj dobre polskie produkty w dobrych polskich sklepach. Wspieraj polskie firmy, bo każda złotówka, którą my zostawiamy w polskim sklepie, którą przeznaczamy na zakup
polskiego produktu, polskiego towaru. Każda złotówka owocuje tutaj wyższymi podatkami, które idą potem na służbę zdrowia, na edukację, na policję, na lepsze drogi. Każda złotówka owocuje także nowymi miejscami pracy. Przedsiębiorcy, tacy jak pan Jan, to jest sól polskiej ziemi. To są ludzie, którzy kochają pracę i robią to nie tylko dla zysku, ale robią to też po to, żeby tej pracy nie brakowało dla innych. Dla mnie bardzo przejmujące było to, co pan Jan mówił na temat tego, że jest coraz mniej miejsc pracy w jego firmie. On chciałby tę pracę dawać, ale żeby to było możliwe, żeby polskie firmy się rozwijały, to musimy twardo w ramach Unii Europejskiej walczyć o nasz interes. Musimy też doprowadzić do tego, żeby polscy przedsiębiorcy we własnej ojczyźnie przestali być traktowani jako obywatele drugiej kategorii, bo polskie firmy często muszą konkurować z dużymi międzynarodowymi koncernami, które mają w Polsce cały szereg nieuzasadnionych przypadków, przywilejów. Najbardziej takim jaskrawym przypadkiem jest sfera handlu. Obok siebie są często wielka międzynarodowa galeria i mały polski sklep, polski kupiec płaci podatki, ta zagraniczna sieć handlowa podatków nie płaci. Jak jeden płaci podatki, drugi nie płaci, to wiadomo, czym to się kończy. To się kończy wcześniej czy później bankructwem. A w momencie, gdy ginie polski handel, to te zagraniczne sieci handlowe zdobywają pozycję monopolisty i zaczynają narzucać zaniżone ceny na produkty polskich rolników, rzemieślników czy przemysłowców. A więc żyjmy po polsku, bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale dawajmy też praktyczny wyraz temu patriotyzmowi, czyli kupujmy polskie produkty i wspierajmy polskie firmy.